Na jej otwarcie czekali wszyscy miłośnicy sportów ekstremalnych. W swoim czasie była jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów sportowych w Polsce mowa o leszczyńskiej skate plazie. Czas biegnie szybko, jest petycja w sprawie jej remontu. Zdaniem wnioskodawców petycji społeczności Skate obiekt wymaga remontu, ponieważ zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Z dokumentu datowanego na 20 maja 2021 roku wynika, że remontu wymagają zarówno nawierzchnie, jak jak i przeszkody, a także odpływy, zdaniem wnioskodawców. Ich remont umożliwi szybszą możliwość skorzystania z obiektu po intensywnych opadach deszczu czy śniegu. Petycję podpisywać można na Skateplazie w weekendy przy dobrej pogodzie. Oddanie do użytku Skateplazy było ważnym wydarzeniem w historii Leszna. Towarzyszyły mu nasze kamery. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 8 października 2011 roku. To był ważny dzień dla miłośników sportów ekstremalnych. Tego dnia dziękowano szczególnie ówczesnemu prezydentowi Leszna Tomaszowi Malepszemu i Danucie Balcerzak byłej radnej, która zrobiła wiele dla powstania obiektu. Inwestycja kosztowała 3 miliony złotych, powstała w rok. Leszczyńska Skate Plaza nosi imię Tomasza Staniewskiego. Taką uchwałę podjęła Rada Miejska Leszna 27 października 2011 roku. Patron Skate Plazy był miłośnikiem sportów ekstremalnych, nie doczekał otwarcia obiektu, umarł na nowotwór.